Witam serdecznie. Dziś szyjemy poduszkę z imieniem. Do tego potrzebny nam będzie materiał, zamek i literki wycięte z innego materiału, żeby się wyróżniały. Moja poduszka będzie w prostokącie, będzie miała wymiary 30 cm na 50 cm. Po wycięciu literek proszę o podklejenie każdej literki fliseliną, po to, żeby literki przy szyciu, przy obrabianiu były stabilne, nie ruszały się we wszystkie strony. Jak również tył materiału, gdzie będą przyszyte literki, podkleić również fliseliną. Podklejone literki przypinamy szpileczkami do materiału po prawej stronie i szyjemy. Po przyszyciu wygląda to mniej więcej tak. Obrabiamy ozdobnym zygzakiem, by to ładnie wyglądało. Następną rzeczą, jaką będziemy robić, będziemy przyszywać zamek. Składamy prawa strona do prawej oba prostokąty. Mierzymy zameczek i zaszywamy końcówkę poduszeczki z jednej strony i z drugiej strony, zostawiając miejsce na zamek. Pamiętajmy, kochane, żeby wszywając zamek za każdym razem wszywać go po zamku, nie po materiale, po zamku, dlatego że materiał, który znajduje się pod zamkiem, lekko przechodzi przez maszynę. Jeżeli będziemy szyli po materiale, a zamek będzie przyszywany od spodu, materiał będzie nam się ciągnął. Zaczynamy szyć od momentu skończenia szewka, czyli od momentu zaszycia naszych boczków i szyjemy po prawej stronie po zamku, miłe panie. To samo zaczynamy z drugą stroną zamka. Zaczynamy od tyłu, kończąc w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy szyć. Następnie przekładamy na prawą stronę, tutaj widzimy jest zameczek, i stepnujemy centymetr od zamka, żeby ładnie to wyglądało. I mamy wszyty zameczek i zameczek został przestępnowany. Proszę zobaczyć. Zostaje nam tylko połączyć boki, czyli raz, dwa, trzy. I poduszka gotowa. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie.